O tym, że zima w końcu nadeszła, świadczy nie tylko śnieg i delikatny mróz, ale i zapełniające się noclegownie. W Ełku funkcjonują dwie takie placówki. Przy ulicy Dąbrowskiego 3C, która prowadzona jest przez Modar Markot. Drugą jest dom świętego ojca Pio przy Kościuszki 27, kierowany przez Caritas diecezji ełckiej. Mimo to noclegownie są już prawie pełne. W tym momencie w noclegowni Caritas przybywają 34 osoby i liczba ta z dnia na dzień wzrasta ze względu na to, że przyszła do nas zima. Myślimy, że w ciągu najbliższych 2 tygodni wszystkie miejsca, jakie posiadamy, zapełnią się. Na pomoc mogą liczyć przede wszystkim osoby niebędące pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Caritas prowadzi dwie placówki. Pierwszą jest noclegownia, która zapewnia całodobowy pobyt, wyżywienie, odzież i środki medyczne. Druga zaś placówka działa jako dom dziennego pobytu. Tam osoby niepotrzebujące schronienia mogą liczyć na ciepły posiłek. Działalność noclegowni prowadzonej przez Modar Markot sięga jeszcze dalej i w swoim założeniu spełnia nie tylko podstawowe potrzeby osób tam przebywających. Staramy się zapewnić również w miarę możliwości, dzięki wsparciu grantodawców, projekty, które wspomagają te osoby w wyjściu z bezdomności. Są to projekty polegające na pomocy, pracy na rzecz lokalnej społeczności, przedszkoli, tudzież rozwijaniu talentów jakichś artystycznych, jakichś ukrytych zdolności, takim spełnianiu się, ale również potrzebom takim kulturowym. Problemem, z którym co roku borykają się noclegownie, jest niewystarczająca ilość funduszy. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym to zadanie własne gminy, jednak gminy coraz częściej decydują się na współpracę w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą tego typu miejsca. I organizacje pozarządowe muszą tutaj walczyć o środki na te cele. My pozyskujemy środki pisząc przede wszystkim projekty, a także część opłaty za pobyt bezdomnych ponoszą ośrodki pomocy społecznej. Mimo łagodniejszej zimy koszty wcale się nie zmniejszyły, a przydałaby się również pomoc psychologa i opieka terapeutyczna. Jednak na to najzwyczajniej nie ma już pieniędzy. 20.